Doda nie ma tego problemu. Ostatnio na telekamerach majtek nie miała, ale mamy dla niej świetną informację. Dziewczyno, masz kolejnego brata. Urodził się co prawda już dawno, dawniej nawet niż siostra z Ciechanowa, dawniej niż ty, ale nadal jest czas, żeby się spotkać, a doniosła oczywiście o tym kolorowa prasa. A Rewi czytelnicy uprzejmie donieśli, że mieszkający w Brzegu pan Grzegorz jest kolejnym nieślubnym synem ojca piosenkarki i wcale nie wiadomo, czy ostatnim. Brat Dody sam już jest tatą i w odróżnieniu od swojego ojca nie szasta materiałem genetycznym, gdzie popadnie, jest szczęśliwym mężem, a jego żona pełni stanowisko wójta. Przyrodni brat Dody, dziś 40-letni mężczyzna, odziedziczył podobne jak siostra zdolności. Komponuje i gra na gitarze. Próbował bliżej poznać swoją sławną siostrę, ale widział ją tylko raz w życiu, gdy była małą dziewczynką. Może uda się teraz? No cóż, Dorotko, rodzina jest najważniejsza, szczególnie jeśli nigdy się nie kończy, a stale powiększa. Ten news jest tak powalający, że w tym tygodniu nic go nie przebije, więc na tym zakończmy dzisiejszy przegląd prasy. Drodzy widzowie, spójrzcie w lustra. Jeśli widzicie jakieś podobieństwo do znanej piosenkarki, piszcie do nas. Być może okaże się, że ktoś z was jest kolejnym nieznanym bratem albo siostrą Dody. A ja chyba powinnam zapisać się na jakiś kurs samoobrony, nie wiem. A propos rodziny. Konflikty, afery, skandale rodzinne, czy mają... Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working